Herman Schmidt, Tyndorów, serdecznie witam w najnowszym wydaniu naszego magazynu Kolej Wizja. Znowu Białośliwie, znowu akcje przy szlaku, odkrzaczanie, wymiana podkładów, wymiana różnych elementów, łupków. To jest niestety stałym obowiązkiem dla osób chcących użytkować ten piękny, zabytkowy szlak dla jazd turystycznych. A taka chęć istnieje w szeregach Towarzystwa Wyżycka Kolej Powiatowa oraz kolegów skupiających się wokół niemieckiego entuzjasty kolejnictwa Petera Erka. Znowu koledzy z Niemiec wzięli u siebie tydzień urlopu, przyjechali razem z Peterem do Białośliwia, no i jak widzimy pracują. Teraz chwilę więcej na ten temat, no i będzie niespodzianka, kolejny pojazd szynowy przywieziony z Niemiec do Białośliwia. Serdecznie zapraszam. Każda linia kolejowa wymaga ciągłej konserwacji i napraw. Będąc we wrześniu tego roku w Białośliwiu, widzieliśmy pędzący do następnej akcji taki oto pojazd, służący do utrzymania w należytym stanie sieci elektrycznej. Obok, na wąskich torach w lokomotywowni w Białośliwiu, czas biegnie nieco wolniej niż na normalnotorowym szlaku, ale praca wrze i tu, i tam. I właśnie po to, aby popracować na zakończenie tegorocznego sezonu, do Białosiwia przyjechał niemiecki partner polskiej kolejki, Peter Erk. Wraz z nim przybyła 12-osobowa grupa niemieckich zapaleńców kolejowych. Peter zabrał ze sobą przydatne prezenty. Narzędzia, w tym spalinowy agregat prądotwórczy, drewniane podkłady kolejowe, rozjazdy oraz akcesoria do ich zamocowania. Przywiezione elementy miały być od razu zamontowane na szlaku wąskotorówki, dlatego koledzy Petera od razu przeładowali je na wagon platformę. Kiedy wpadniesz, myślę co ci powiem, jak to zrobić delikatnie. A to nie takie proste jest, zamień się ze mną na pamięć, bo moja idzie ramię w ramię z melanżami, jak to jest, jakkolwiek wpadniesz po coś, co ja robię jak odwiert. Chociaż ludzi na zbyt wiele przygód moich, to zeluję. I za chwilę byliśmy już w drodze do lasu. Niemieccy koledzy, aby wykonać pracę w Białośliwiu, specjalnie wzięli tydzień urlopu w swoich macierzystych zakładach pracy. Właścicielem białośliwskiej kolejki jest powiat pilski. Współpraca z Towarzystwem Wyżyska Kolej Powiatowa oraz niemieckim partnerem Peterem Erkiem odbywa się na podstawie trójstronnej umowy. Pierwszy postój miał miejsce dość szybko. Zauważono bowiem, że podkład nad elementem pomostowym wymaga podparcia.
Ale to temat na później. Wcześniej należało wymienić kilka innych podkładów. Czy te łączenia szyn są jeszcze w dobrym stanie? No powiedzmy, że tak, ale w innych miejscach wymagają już niezbędnych interwencji. Minęło, zmieniliśmy się oboje. Projekt Chicksa trwa nadal. Gdy w telewizji teraz zgarnia wszystko solo. Jeden z kolegów zabrał się za usuwanie przeszkadzających krzaków. Reszta zajęła się torowiskiem. No, ten podkład rzeczywiście jest mocno spróchniały. Wystarczy popatrzeć. Na wagonie podkład przycina się do odpowiedniej długości. I już następuje jego montaż. A teraz kolejna wymiana. Drugi etap pracy to zamocowanie do podkładu szyn. Do wielu czynności używa się narzędzi elektrycznych, które czerpią prąd ze stojącego na wagonie platformie agregatu, a więc wszystko odbywa się bardzo szybko. Oczywiście cały czas kontrolowany jest prześwit między szynami, który musi wynosić na całej białośliwskiej kolejce dokładniej 600 mm.
Podkład, na którym zamocowano szyny, należy obsypać ziemią i dokładnie ubić, żeby całość była stabilna. Tak, od ostatniej akcji cała trasa znowu mocno zarosła, ale jak widać, nie na długo. Jedziemy dalej. Kilku kolegów wcześniej zaznaczyło uszkodzone odcinki torowiska żółtą farbą, aby maszynista wiedział, gdzie się zatrzymać. Na 4. kilometrze szlaku nastąpiła kolejna interwencja. Tym razem chodziło o uzupełnienie, wymianę lub dokręcenie łupków oraz nakrętek na śrubach mocujących szyny. Część z nich skradziono, a niektóre były tak skorodowane, że po prostu wymagały wymiany. W tym miejscu łupki zostały skradzione. To nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne. Złodziej zyska kilka groszy na przykład pół litra wódki, a pociąg może przez to nawet się wykoleić. Nasz redakcyjny kolega Hermann Schmittendorf również chciał pomóc i wziął się za dokręcanie nakrętek, ale niestety nie miał w tym takiej wprawy jak inni. I'd rather be stuck in some dark hollow where the sun refused to shine than to be here alone knowing that you're gone. It would cause me to lose my mind. So blow your whistle, freight train, carry me far. W międzyczasie Peter z jednym z kolegów wykaszał odcinek szlaku do Nierzychowa. Kosiarka była zamocowana na specjalnym wózku pchanym przez spalinówkę NS1.
To sprytny pomysł, prawda? And I'd rather be stuck in some dark hollow, where the sun refused to shine, than to be stuck in New York City in a small room with you on my mind. So blow your whistle, freight train, carry me far on down the track. I'm going away, I'm leaving today, I'm going, but I ain't coming back. Następnego dnia na terenie lokomotywowni miała miejsce dostawa kolejnej spalinówki Petera, tym razem serii NS3. To póki co teraz najcięższa sprawna lokomotywa pracująca w Białośliwiu. Niewątpliwie będzie jedną z atrakcji kolejnego, trzeciego już zlotu miłośników białośliwskiej wąskotorówki. Jego organizatorzy, powiat pilski, Towarzystwo Wyżyska Kolej Powiatowa oraz niemiecki partner Peter Erk, ustalili, że w przyszłym roku zlot ten odbędzie się około 1 czerwca. Tak jak w ubiegłych latach, po szlaku kolejki będą organizowane specjalne przewozy dla dzieci z pobliskich szkół. W sobotę 1 czerwca, dokładnie w Dzień Dziecka, odbędzie się kulminacyjny punkt imprezy – Parada Pojazdów. W celu wykonania potrzebnych cyklicznych rewizji oraz napraw Peter Erk zabrał z powrotem ze sobą na kilka miesięcy swoje słabsze lokomotywy serii NS1 oraz NS2. Wiosną przyszłego roku powinny znowu zawitać do Białośliwia.
trakcie akcji przeładunkowej na terenie lokomotywowni pojawiło się kilkuset leśników. Kolejka przewoziła ich specjalnymi pociągami. No tak, oczywiście, do lasu. Kolejnymi gośćmi tego dnia byli członkowie delegacji powiatu pilskiego. Nowa lokomotywa bardzo podobała się staroście pilskiemu Mirosławowi Mantajowi. Czy pan jest zadowolony, że kolejna lokomotywa zawita do Białośliwia? Oczywiście, jestem bardzo zadowolony. Widać, że lokomotywa pali na dotknięcie kluczyka. Jest w znakomitym stanie technicznym. Bardzo się cieszymy, że pan Peter przywiózł tutaj do Białośliwia tą lokomotywę, która będzie służyła do przewozów na linii właśnie z Białośliwia do Kocika i mam nadzieję, że i w przyszłości dalej. Lokomotywa ta ma dwa razy większą moc niż pracujące tu obecnie lokomotywy. Może zatem ciągnąć więcej wagonów. Będzie przydatna, bo zaoferowane ostatnio do końca września rozkładowe, weekendowe przejazdy kolejką cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak pan starosta to w ogóle ocenia, że na taki krótki moment ogłoszenia już przybywają ludzie, jak gdyby nie wiadomo skąd się bierze, jak gdyby nagle okazuje się, że to jest jednakże wielka atrakcja. Tak, my bardzo się cieszymy, że w sumie bez wielkiego marketingu, bez wielkiej reklamy, tylko poprzez ogłoszenia w internecie i jakieś drobne plakaty, a udało się przyciągnąć tutaj rzeszę turystów. Tak jak mnie informowano, w miesiącu sierpniu było tutaj ponad 1500 osób, które skorzystało z przejazdów. Teraz wrzesień, jeszcze ładna pogoda. Zresztą w dniu dzisiejszym też gościmy leśników, dla których jest tutaj dodatkowy przejazd zorganizowany. My staramy się zainteresować szkoły, żeby jeszcze na początku roku szkolnego takie grupy zorganizowane się tutaj pojawiły. Jestem przekonany, że do końca września będzie na pewno duże zainteresowanie. Jak widać, jest to naprawdę wielka atrakcja turystyczna. Nawet przerasta to nasze oczekiwania, ale bardzo się cieszymy. Odkąd tu działamy, naszym celem jest przywrócenie kolejki do życia. Takie przedsięwzięcie bez ciągłego ruchu pasażerskiego nie ma wielkiej przyszłości. Jesteśmy zadowoleni, że oferta została tak gorąco przyjęta. To rokuje nadzieję, że wsparcie jeszcze wzrośnie, kiedy następny odcinek trasy będzie formalnie dopuszczony do użytku. Jak pan starosta to widzi, czyli jest to dobra formuła, że starostwo, towarzystwo społeczników i koledzy entuzjaści z Niemiec, nawet w oparciu powiedzmy o zawodowe, kolejowe możliwości, że tak w takim po prostu wspólnym sumtem można tutaj zadziałać? Tak, oczywiście. Wspólne działanie prowadzi właśnie do takich dobrych rozwiązań. Myślę, że tutaj dzięki temu, iż udało się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na te przewozy, a w związku z tym zaproponować ludziom atrakcyjną cenę, bo 2 złote to naprawdę niewielkie pieniądze, powoduje, że to przyciąga takie rzesze turystów. Jak słyszymy, są tutaj ludzie nie tylko z okolicy najbliższej, ale przyjeżdżają ludzie z Bydgoszczy, ludzie przyjeżdżają z Włocławka, czy nawet gdzieś z Polski, więc o kolejce białosiskiej robi się coraz głośniej. I to jest właściwy kierunek działania. Myślę, że tutaj ze strony pana Petera i niemieckich przyjaciół, jak i towarzystwa, po ich stronie te sprawy techniczne, żeby to wszystko ładnie działało, żeby wagonów przybywało do przewozu ludzi. My tą stroną marketingową zajmujemy się, pozyskiwaniem środków również na przewozy i to już będzie pomału w świadomości społecznej funkcjonowało jako taki produkt turystyczny, który jest, no myślę, bardzo istotny dla powiatu pilskiego. To największa w Europie zdatna do jazdy sieć o takim prześwicie torów i nigdy nie powinna zniknąć.
Kolejarze z towarzystwa przygotowali skład dla leśników, a my poprosiliśmy o opinię innego niemieckiego entuzjastę, Michi Franca. On również specjalnie wziął urlop, aby przyjechać do Białośliwia. Jest tego samego zdania co Peter. No ja, auf jeden Fall die Strecke. Wąskotorówkę tę należy koniecznie utrzymać, bo w Europie nie ma drugiej takiej trasy o podobnej długości. Z tego powodu ja i my wszyscy jesteśmy tutaj. Czy kolega Michi w Niemczech również działa przy kolejce? Tak, pracuje na pewnej kolejce. Kolejowy wirus, że tak powiem, rozwijał się we mnie. 600 mm to dla mnie idealny prześwit toru. Na kolejną wyprawę w las zabrała nas przywieziona przez Petera lokomotywa serii NS3. Dobrze sprawdziła się podczas pierwszej służbowej wyprawy. Tym razem na szlaku kolejki tematem dnia było przycinanie drzew i krzewów przeszkadzających w przejeździe pociągu. Niemieccy koledzy wykazali się niezłymi umiejętnościami akrobatycznymi, balansując podczas pracy na krawędzi dachu wagonu. Roboty dokończyli polscy koledzy. Teraz kolejka jest przygotowana do zimowej przerwy. Następne takie prace ruszą tu dopiero na wiosnę. Koledzy nadal pracują na szlaku w Białośliwiu. Dla nas to już koniec naszego dzisiejszego reportażu. Do następnego razu. Do widzenia.